Buongiorno, buongiorno, dzień dobry moi drodzy, w kolejnym vlogu i w kolejnym dniu naszego wyjazdu do Neapolu. Dzisiaj zaczynamy dzień w outlecie La Reggia. Postanowiliśmy, że spędzimy tak poranek, później mamy trochę rzeczy takich organizacyjnych do załatwienia w domu z Danielą i przygotowania oczywiście do świąt, ponieważ dzisiaj mamy świąteczną sobotę. Tutaj nie obchodzi się tradycji, żeby iść z koszyczkiem, ze święconką do kościoła. Zresztą opowiem Wam o tym później. Na razie zabieram Was na spacer po outlecie La Reggia. Słuchajcie, jest godzina 10 i mamy już 24 stopnie. Całkiem ładne słońce, ja musiałam się akurat tutaj schować. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się nagrać cały materiał. Nic mi się tutaj nie przełączy w kamerze, a Wy będziecie za to miło spędzać czas. Pierwszy sklep, jaki postanowiliśmy odwiedzić, to Marina Militare, czyli jeden z ulubionych sklepów mojego Massimo, bo tutaj można dostać fantastyczne koszulki polo męskie, zresztą damskie też, ale polecam Wam sprawdzić sobie ten sklep. O ile się nie mylę, Marina Militare jest też dostępna chyba w Van Graaff albo Peek & Cloppenburg, tak mi się wydaje, więc idziemy sprawdzić, co ciekawego można tutaj znaleźć i czy uda nam się zrobić jakieś zakupy dla Massimo. Słuchajcie, żeby nie było, pierwsze zakupy zrobione, Massimo kupił, tak, Marina Militare. Dwie koszulki polo kupione, proszę bardzo, może pokażę Wam w domu i teraz słuchajcie, idziemy dalej. Oh, dear.
mogę powiedzieć, że małe zakupki zrobione. Małe, ale w sumie bardzo dobre. Max dla siebie kupił koszulki, czyli to, na czym mu zależało. A ja z kolei kupiłam sobie coś w Michaelu Korsie. I nie będzie to torebka i nie będą to buty, bo oczywiście wrzuciłam przed chwilą na Instagram relację i już Magda Meg do mnie, jakie buty, jaka torebka. Nie tym razem, słuchajcie, były bardzo fajne buty, takie przypominające troszeczkę trampki, ale też troszkę espadryle, na lato, w przepięknym takim zielonym, beżowym odcieniu, ale niestety nie było mojego rozmiaru, bo mój rozmiar 38 był zdecydowanie za duży, tak jakbym miała 1,5 rozmiaru większy but, a wszystkie mniejsze rozmiary już były wykupione. Więc nie wiem, może jak wrócimy do Polski, przejedziemy się do outletu w Piasecznie, bo tam jest właśnie outlet Michaela Korsa i może uda nam się te buty tam znaleźć. Bo na pewno nie będzie ich w sklepach firmowych Michaela, no bo wiadomo, to są kolekcje outletowe, więc tam na pewno ich nie znajdziemy. Ale powiem wam, że bardzo mi się podobało, więc szkoda, że nie udało mi się ich kupić. I tyle. Tak naprawdę tyle, bo weszłam do Elisabetty Franki, ale wiecie co, bardzo dużo sukienek. Sukienek i takich rzeczy na jakieś imprezy, na wesela, na śluby i tak dalej. Więc no niekoniecznie mnie to akurat interesowało. W Pinko praktycznie to samo. Nie znalazłam żadnych fajnych butów, żadnej fajnej torebki. No nic, po prostu w Pinko to samo, a w innych też sklepach, do których weszliśmy, na przykład do Patrycja Pepe, no ta sama historia, także dużo fajnych sklepów, ale niekoniecznie to, co mnie interesowało. Natomiast jedna rzecz, która tak naprawdę mnie nie interesowała, okazała się idealna i zrobiłam zakup. Tak, no i teraz czekam na Maxa, bo wyskoczył na chwilę do sklepu, musi kupić parę rzeczy. Jedziemy później zgarnąć Danielę i jedziemy kupić kolejne rzeczy. Bo dzisiaj, tak jak wam powiedziałam wcześniej, jest sobota wielkanocna. Po południu, wieczorem ma przyjść część rodziny do Danieli. Dzisiaj z samego rana Daniela piekła już tortano napoletano, które my wszyscy uwielbiamy, czyli takie ciasto z jajkiem, z cigoli, z kiełbasą, już nie pamiętam, co tam się, że dodaje mozzarellę, prowolę, no i wiele, wiele innych składników. Później to wszystko się robi w taki właśnie, taki placek zawijany, taką roladę i jemy to, jak jest jeszcze ciepłe, a przynajmniej ja lubię, jak jest ciepło, no bo oczywiście są też takie osoby, które wolą jeść torta no, na zimno, na przykład jutro, ale większość z nas jednak woli, jak jest ciepło, więc zapowiada się fajny dzień. No i musimy dokupić jeszcze resztę rzeczy, które nam są potrzebne z kolei na jutro, czyli na niedzielę wielkanocną, bo też przyjdzie trochę rodziny do Danieli. No także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawe. Słuchajcie, dzisiaj jest tak ciepło, temperatura w słońcu pokazuje 32 stopnie, nieprawdopodobne. Wiem, że w Polsce też będziecie mieć piękne, takie słoneczne, ciepłe święta, więc też bardzo mnie to cieszy, muszę za chwilę zadzwonić do rodziców, także się włączam i zobaczymy się za chwilę. Noi lo sentiamo da Varsavia, da Varsavia. Da Varsavia. Vediamo tutti i vidi che mette lui. Questo è il dolce da pendolo. Zobaczcie, questo qua. Zobaczcie, Daniela vam pokazuje. Mówisz, że są przepyszne ptysie. Questo te li porto pure dalla Polonia. Same słodkości. Zobaczcie na to. To jest jedna z bardzo znanych tutaj cukierni w Neapolu. O, proszę bardzo. I wybieramy słodkości na święta. Zobaczcie na to. Zobaczcie, kochani, a to jest tradycyjne ciasto na święta, które tutaj jemy, czyli pastiera napoletana. Proszę bardzo, jak pachnie. Thank you.
przygotowania do wieczoru z rodziną i do kolacji. Zobaczcie, jaka fajna antipastiera. Nie, my takiego nie mamy, to jest ten Massimo taki, który się kręci. No to ja mówię, szykuję, zobaczcie. Daniela, cosa stai preparando? Provolone. La fellata. A Napoli così si dice. La fellata. E questo che cos'è? Boczek. Questa è pancetta. Bacon con pepe. Però guarda che ha preparato. Guarda cosa ha preparato. Tramezzini. Tramezzini di prosciutto, maionese. Zaraz wam pokażę, jak wszystko będzie tutaj wyglądało. No, patrzcie na to świeżusieńki, jeszcze ciepły tort. No, właśnie Daniela wyciągnęła, widzicie to? Tutaj są jajka, jest mięsko, są same pyszności mozzarella, provola i nie tylko. Później wam pokażę, jak to wygląda w środku. No, Daniela mówi, że jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Żeby nie było, patrzcie. Tu jest jeszcze jeden. Tu jest jeszcze jeden. Już nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli zjeść. To jest takie dobre. Julia, dawaj. Patrzcie, ta modela. Dawaj tu. Ma che ridi? Ma guardate com'è bella, com'è bella. Cosa c'è to? Allora, questa qua si chiama bomboniera, che Daniela, quando ha fatto 50 anni, Daniela chiede vive 50 lat. Tak, urodziny Danieli 50. Zobacz, dostaliśmy prezent. Vediamo di che si trama. Come si apre? Właśnie, jak to otworzyć? Idź po nożyczki. Vai a prendere i forbici, va? Una volta abbiamo fatto l'esperienza a metà di tivana. Możemy zabrać, więc zobaczymy, co tutaj jest. A, może le mangiamo. Co to jest? Mamma mia, le melanzane sott'olio! O, patrzcie, co to! Bello. Ulubione Massimo bakłażany w oleju, proszę. A takiej domowej roboty. Apriamo stasera? Stasera, se apriamo stasera, se la mangio tutti con anni, vedo mangia solo io. A, ty chcesz sam zjeść? No dobra, niech ci będzie. Jeszcze nie wiecie, co to takiego, to są fawe, czyli taki świeży, młody groszek, który znajduje się tutaj, to się rozrywa i wyciąga właśnie groszek. Później wam pokażę, jak to się je. Felicità e tanti soldi a tutto vuoi. Bravo! Auguri e buona Pasqua a tutti quanti. Sabato Santo con una bella colomba, ragazzi, comunque auguri, io auguri, una cosa. Sono felice, abbiamo vinto, abbiamo vinto, buona Pasqua a tutti, grazie, è la Pasqua più bella della mia vita e speriamo, è la Pasqua più bella della mia vita, speriamo che sia auguri per sempre, la prima di un'altra serie, grazie.
Pomyślałam, że zrobię dzisiaj Danieli taki mały prezent i kupiłam jej kwiaty. Patrzcie, jakie piękne. Taką piękną wiązankę. No taki mały, mały prezent świąteczny i nie tylko. Piękne są, po prostu piękne. A jak pachną. Daję. Patrzcie na to. Pasta al forno. Marianna, che ci sta dentro? Dani, che c'è? Polpettine, besciamella. Carne macinata e piselli, provola e scamorzo. E fare gratuito. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Spero che avete capito tutto. Słuchajcie, a na koniec dzisiejszego obiadu świątecznego tradycyjna neapolitańska pastiera. To jest pastiera, którą zrobiła Marianna, a to jest pastiera, którą kupiliśmy w cukierni. Zresztą pokazywałam wam co i jak. Tak się prezentuje. Ta z cukierni, a tu jest ta domowa. Mhm.